Dzisiaj stoimy przed taką sytuacją, że jedna strona mówi, że chce w ciągu 3 lat 6,8% PKB wzrostu na ochronę zdrowia, natomiast druga strona mówi, że do 2025 roku da nam 6% PKB. Te postulaty się rozmijają, nie tylko jeśli chodzi o tą kwotę, o którą chodzi, ale również o okres czasu, na który mamy oczekiwać. Czy zdaniem Konfederacji Lewiatan, my już nie mamy czasu na to, żeby czekać na to, aż uzdrowimy ochronę zdrowia. Oczywiście kwestie finansowania są jednym z elementów systemu, które należy zmienić, ale do tego trzeba dołączyć jeszcze bardzo mocno instrumenty, które będą badać efektywność kosztową i jakość ochrony zdrowia. Bez tych elementów, bez informatyzacji, my tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, tak jak dzisiaj nie wiemy, co, jak, kto i jak, w jaki sposób jest leczony. Znaczy dzisiaj pacjent trafia do szpitala i tak naprawdę nie wie, jaką procedurę otrzyma, a płatnik też nie wie do końca, za co płaci. Tak dalej być nie może, ponieważ to doprowadzi do katastrofy. A stan mamy naprawdę trudny, ponieważ mamy coraz mniejszą liczbę lekarzy. W przeciągu 4 lat 1/3 pielęgniarek przejdzie na emeryturę. Nie będzie nam kogo leczyć, tak? Bo to jest problem. My nie mówimy dzisiaj o wzroście wynagrodzeń, bo mamy fanaberię, tylko musimy rozwiązać problem, czy za 10 lat będzie komu leczyć naszych pacjentów, nas samych.